Paweł Gębuś, członek zespołu technicznego rolniczego OPZZ. Przygotowaliśmy projekt dotyczący inwentaryzacji zwierzyny leśnej z wykorzystaniem najnowszych technologii, bezzałogowych statków powietrznych i termowizji oraz obróbki całości za pomocą sieci neuronowych. Całość ma dać klarowny obraz dotyczący tego, jak wygląda stan polskiej zwierzyny w lasach i będzie w stanie przeliczyć taką zwierzynę w poszczególnych obwodach. W ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie sprawdzić obwód o wielkości 5000 hektarów. Średnio trwa to od 12 do 14 godzin. Robią to bezzałogowe statki powietrzne, więc dzięki temu jesteśmy w stanie tutaj przyspieszyć cały proces i w związku z tym, że sam samolot może latać nawet do 20 godzin, jesteśmy w stanie za jednym razem po prostu skanować duże połacie terenu. Pod względem ekonomicznym przede wszystkim będziemy w stanie dokładnie sprawdzić, jakie są liczby zwierząt w lesie, ile ich się znajduje i jak, cena w przypadku jednego obwodu to jest około 12 tysięcy netto, w zależności od obwodu 10-12 tysięcy. Takie są koszty zinwentaryzowania. Nasz system jest bardzo dokładny, jesteśmy w stanie oprócz tego, że przeliczyć te zwierzęta, to dodatkowo jeszcze odróżnić cechy osobnicze poszczególnych osobników. Były prowadzone już projekty przez firmę, w których zostały inwentaryzowane zwierzęta na farmach, na których hoduje się zwierzęta leśne. Naturalnie zrobiliśmy też naloty nad terenami leśnymi i polami i tam zostało to też przetestowane, więc działa również na tych obszarach. Sprawdza się, jesteśmy w stanie rozróżnić, tak jak powiedziałem, poszczególne osobniki, zwierzęta, mniejsze, większe. Jakby odpowiedzią i rozwiązaniem, które tutaj jakby przedstawiamy, główną jej cechą jest to, że system może samoczynnie się uczyć, więc czym więcej danych mamy, tym system jest, można tak nazwać, mądrzejszy. Jeśli chodzi o rozwiązanie, to polega ono na wypuszczeniu misji bezzałogowego statku powietrznego, który za pomocą kamery termowizyjnej rejestruje obraz z różnych wysokości w zależności od potrzeby. Ten obraz następnie jest przetwarzany przez konwolucyjne sieci neuronowe i dzięki temu powstaje obraz oraz jest możliwość automatycznego śledzenia zwierząt, rozróżniania tych zwierząt na terenie, na którym latamy. Naturalnie jesteśmy w stanie wykonać dokumentację, jeśli oblatywany jest obszar, na przykład obwód łowiecki. Na podstawie informacji tworzona jest później mapa, która dokładnie pokazuje rozmieszczenie poszczególnych osobników oraz ich ilość w obwodzie. Tak wygląda statek powietrzny. Jest to samolot pionowego startu, jeden z modeli, które zamierzamy wykorzystać przy nalotach. Jego szczególne cechy to możliwość pionowego startu. W przypadku tego modelu jest napędzany silnikiem elektrycznym, w związku z tym do 4 godzin potrafi pozostawać w powietrzu. Drugi model, który będziemy wykorzystywać, jest już nieco większy, ma większą rozpiętość skrzydeł, silnik hybrydowy. Jest w stanie do 20 godzin utrzymywać się w powietrzu. Tutaj w tym miejscu wyłącza silniki pionowego startu i przechodzi w stan lotu typowego dla samolotów. Więc dron wyposażony jest w specjalistyczną głowicę termowizyjną o wysokiej czułości. Przyszłościowo ta czułość pozwoli nam rozróżnić również chore zwierzęta od zdrowych. Jeżeli chodzi o komunikację, jest ona w czasie rzeczywistym z bazą, która cały czas komunikuje się system.